No cześć! Z racji, że na kanale ostatnio głównie widzieliście Volvega, no to myślę, że już najwyższa pora, żeby w końcu pojawił się też Volvi. Ruszamy w nową trasę. Prosto do Włoch, a dokładnie do Livorno. Załadunek będziemy mieć w Bolesławcu, ale niestety z racji, że było bardzo szybkie tempo, no to nic nie udało mi się nagrać. Ale za to nagrałam chociaż sprzątanie przyczepy przed załadunkiem. No to ruszamy. Pokażę Wam, jak będzie wyglądać nasza trasa i nasuwa się tutaj w jedno wielkie pytanie. Czy czeka nas weekend w Pizie? Yes, we can! Usiądźcie wygodnie i miłego oglądania. No i pamiętajcie o subskrypcji kanału, klikając ten biały przycisk z napisem subskrybuj. Dodatkowo obok niego jest też opcja wesprzyj. Dzięki wspieraniu kanału mam możliwość tworzenia coraz to lepszych i ciekawszych projektów. No dobrze, skoro jesteśmy już w tym Bolesławcu, no to przygotujemy jeszcze Volvego na załadunek. Ale to dla nas Volvi nie było mi zadowolone. Kurczę. No dobrze, przygotowane. Patrzcie, jak ładnie gumy poukładałam. Uj, jakie piękne było. To są oczywiście maty antypoślizgowe, które się podkłada pod palety, pod ładunek, żeby zwiększyć współczynnik tarcia między podłożem a ładunkiem i żeby ładunek się nie przesuwał. Taka sytuacja. Dobry. Nic mi się nie udało nagrać na załadunku, bo się wszystko szybko działo. W sensie, że pierwsze było czekanie. Długie była kolejka, a później nagle szybka akcja, więc nic mi się nie udało nagrać. No ale później jechałam cały czas, powiem Wam szczerze, że Volvi to jest taki słodki szczeniaczek. To jest taki papi, no to jest takie kochane autko, jak on się prowadzi. Jaki on jest mięciutki, jaki on jest słodziutki. Jejku, czysta przyjemność jazdy. Porównując do Volvega, to właśnie to jest taki szczeniaczek, a Volvek to jest twarda maszyna. Ale jak to wozi 100 ton, to się nie ma co dziwić, że jest twardy. No ale generalnie jak wsiadam za Volvego, to jest tak, wsiadłam, wyjechałam na autostradę i takie miałam poczucie, że to auto się samo prowadzi. Tej trasy odpoczywam. No i tak odpoczywam, że wiecie, dojechałam do swoich wszystkich limitów. Jak zajechałam w nocy, to już w ogóle nie było oczywiście gdzie stawać. Jesteśmy prawie że na obwodnicy Monachium. Generalnie to strasznie godziłam po to, żeby przejechać Austrię. Bo dzisiaj mamy sobotę, od 15 na Brennero jest zakaz. Więc teraz też zaraz będziemy mieć 8.53. Więc jak tylko mi dziewiątka wybije, od razu startujemy. Bo jak przejedziemy Brennero, no to później już na Włoszech nie ma zakazu i jest potencjał na to, żeby dojechać. Do celu nie dojadę, bo do celu mam... Włączyła mi się nawigacja, zresetowała. Autostrada Azzurra. Fajnie by było dojechać do tego Livorno, bo to jest nad morzem. Aczkolwiek gdyby nie było Brennero po drodze, to bym dojechała. A wczoraj widzicie, przez to, że czekałam, to mi czas pracy uciekł. No i niestety przez to nie dojadę, tak bym dojechała. Bym miała dobry weekend gdzieś nad morzem. Ale może wtedy się we Florencji zatrzymamy? Zobaczymy, jak przejdzie Brennero. W sumie to może Florencja jest najlepsza? Już raz miał być weekend na Florencji. You will arrive at your destination at 5:46 p.m. 770 do celu. 9:21 na ten moment. Brennero ma 60 po drodze. To tam to zwolni. Ale fajnie jest pojechać w taką trasę, wiecie? Ona jest fajnie. Już tak myślałam ostatnimi czasy, żeby sobie zrobić jakąś taką trasę do Hiszpanii i nie wiem, czy po świętach nie zrobię, bo mamy jakieś tam transporty na Volvega,
Ale nie tak zaraz po świętach, tylko w kolejnym tygodniu? Może by rzeczywiście hapsnąć jakąś Hiszpanię i zrobić taki szybki szpil na Hiszpanię? Przywieźć trochę wina? Nie jest to plan? No jest. Czy jest to zły plan? No nie jest w sumie. Tak w ogóle to mam taką uwagę do stacji benzynowych w Niemczech. Powiem wam szczerze, że ja zawsze jestem mega wdzięczna, bo nieraz stoję tak właśnie tutaj, że dosłownie pod dystrybutorami i ja zdecydowanie zakłócam pracę stacji, bo osobówki jak zjeżdżają, to mają dostęp taki bezpośredni do 3 pomp, a 4 jest schowana za mną, więc oni dopiero muszą manewrować, cofać i tak dalej. To jest utrudnienie, w Polsce by wywalili. W Niemczech jeszcze nigdy mnie nie wywalili, no więc to jest mega fajne, że rozumieją. No dobra, odpalamy, prawie. 56 to akurat, 3 minuty się rozgrzeje, 4. Volvi, jedziemy. Mój Woluś, kochany. Jezu, jakie to jest kochane zwierzę. No nie zwierzę, tylko ciężarówka. Volvi jest bardzo kochany. Jest taki pomocny. O. Volvi miałam za to ekspresu do kawy. I powiem wam szczerze, że już wydałam dużo pieniędzy na kawę. Nawet nie brałam takiej kawy sypanej, bo wiedziałam, że mi się nie będzie chciał robić, a nawet czajnika nie mam. Pojechałam w trasę z tymi, z całym pakietem piechopaków. Widziałam u Adriana i ja zaczęłam to brać. I tak, ja mam tyle wszystkiego na głowie, to już mi się mega sprawdza. Chociaż wolę świeże, zdecydowanie świeże niż odgrzewane, ale nie mam czasu po prostu robić świeżego. No dobra, pokażę wam, jak to stoimy dzisiaj. A właśnie tak. Tam było wszystko wczoraj zawalone. No ale. Dobra, to wygląda nasza trasa. Widzicie? Jesteśmy tutaj nad Monachium. Tu już będzie bardzo blisko do Monachium. Jest troszkę powiększe. Jedziemy tutaj standardowo przez Brennero na Innsbruck. Zobaczymy, na którą my tutaj dojdziemy na granicę. Wiedzieć, czy jechać na odcięciu, czy mamy jakiś zapas, chociaż to nigdy nie ma zapasu w Niemczech, nigdy nie wiadomo, jaki korek się zrobi. Czyli mamy o 11.30, będziemy wyjeżdżać z Austrii, no to jest pięknie, no to jesteśmy bezproblemowo w domu, myślę. No i tak wygląda ta trasa. Trento, Verona, Bologna! Tu jest Florencja. Mi się coś zdaje, że ja na Florencji sobie znajdę parking i będę miała wtedy tu już tak mało dojazdu do Livorno. A to jest TomTom. TomTom Expert Plus, który ma taki duży wyświetlacz. Widzicie? Nie wiem, jak wam pokazać. No jest duży. Taki. I ma wszystko. Ma informacje o korkach, ma tonarze. Tak wam szybko pokażę, bo dosyć często mnie pytacie właśnie. Ja już na nim jeżdżę od lat. Pewnie do 10. Znaczy nie na tym, tylko po prostu na cały czas, bo oni się cały czas rozwijają, cały czas nowe wersje, a jest update do zrobienia. Ściąga się aktualizacje przez Wi-Fi zdalnie, więc widzicie, już mam trochę map do zaktualizowania. No widzicie, update available. No widzicie, jest tutaj całe mnóstwo. Ale jest też aplikacja w ogóle, jakbyście chcieli sobie popróbować. Działa bardzo podobnie. Tutaj mam połączone Wi-Fi. No i co tu jeszcze macie? My vehicle, to jest chyba ważne, nie? Długość, szerokość, wysokość. Wiecie, czekajcie, bo włączyłam już przestawianie. No, tam jest wszystko. Jest ADR właśnie, bo to wam pokażę. To jest najważniejsze, że jest ADR. No już wolujesz, widzicie, tutaj jest Dangerous Cargo, czyli ADR. Można coś zaznaczyć. Ja nic nie zaznaczam. Ale idziemy dalej i tu są jeszcze tunele. To jest też fajne, nie? No ale dobra. Wracamy i jedziemy, proszę państwa. Bo wygląda na to, że już mamy 9.02. Jakie to brud... Skoro 9.02, to robimy rozpocznij Deutschland. No i co? Jedziemy na te Włochy. Volvi, dajemy. Stacji dziękujemy za to, że nas nie wywaliła. Kończąc temat TomToma, to jest ten pierwszy TomTom, który ma te takie strzałki
animujące przy skrętach i to jest coś mega fajnego. Ja wcześniej zdarzało mi się przewalić gdzieś zjazd, no a teraz mi się nie zdarza, więc mega fajne. Te strzałki to po prostu jest wszystko. Co to za jakieś rondo zbudowali, ale zakręcone. Nie ma co cieszyć, że się ma zapas czasu, bo w Niemczech, a zresztą w sumie tylko w Niemczech, ale wszędzie człowiek nigdy nie wie, gdzie jaki korek wyskoczy, więc tutaj jeszcze jest rano. Jeszcze jest rano, tak w ogóle widzę, że ten mój telefon, iPhone coś chyba jakiejś aktualizacji potrzebuje, bo ma problem z kontrastami. Czasami mi się ta kamera tak jakoś, ja wszystkie filmy w ogóle już od kilku lat nagrywam iPhone'em, to jest iPhone 15. W takim ustawieniu, że 60 klatek na sekundę, ale czasami właśnie w ogóle się wiesza ten aparat, jak jest aktualizacja do zrobienia, a czasami tak dzisiaj widzicie, że ewidentnie ma problem z kontrastami. Może przez przypadek gdzieś coś przestawiłam, to też jest możliwe. No ale generalnie to człowiek nigdy nie wie. No popatrzcie, był korek, ale już jedziemy. Nawigacja pokazuje, że jest 8 km z wężki. Przewolniony ruch, ale dobrze, że tak jeszcze w miarę szybko pobiega, bo później pewnie będzie tylko.
czy tą stacyjkę, ale jak ostatnim razem jechałam tutaj w lecie, to było tutaj strasznie głośno, ciekawie. No, byliśmy tutaj już raz. Kilka miejsc, dystrybutory. Tam stoi Volvi. No tutaj już jest zamknięty sklep. Te stacje są takie we Włoszech, że one są zamykane na noc. Już przy lądówkach, bo już zjechaliśmy z autostrady. Teraz już idziemy prosto do Livorno. I wiecie co, tak cały czas myślałam, że nie dojadę. Ale jak się człowiek jak tak stwierdza, że nie dojedzie, to cały czas mi wychodzi, że mam jeszcze 10 minut zapasu. Nie wiem, jak to będzie z parkingami, ale patrzę na aplikacjach, że jest tam kilka parkingów. Jak wyjdzie, nie wiem, zobaczymy. Ojdź. Ale jak wychodzi, to może warto walczyć. Więc też wejdę z dobrą miejscówką, żeby się tak tutaj przytulić. Ale przy autostradzie samej to w sumie nie jest dobrze. No dobra, jest jak jest. Oczajmy tutaj jeden parking. Taki nie za duży ten parking, taki widać trochę mało bezpieczny, taki o coś, nie? To za małe, bo tu jest jeszcze taki, tak? I powiem wam, że ten najlepiej wygląda. Wygląda na, no, jedziemy tam. I tu widać, że nawet jak będzie, nawet jak rajki będą wszystkie zajęte, które są tutaj, to i tak sobie znajdę gdzieś tutaj miejsce i się wryje i zaparkuje, więc chyba jedziemy jednak tam, wiecie? 40 km to bez problemu już dojedziemy, a rozładowujemy się tutaj. Jak patrzyłam właśnie na tej aplikacji Track Parking Europe, to wygląda to tak, że no jest tutaj niby kilka adresów, ale tutaj co to jest, przy rondzie coś? Trailer Service Livorno, ale Livorno, ale nie wiadomo co to jest. Tutaj jest coś małego. Ciężko powiedzieć, nie ma prysznica ani nic, nie? Tu jest jeszcze z takich miejscówek. Tu jest 10 miejsc, ale bez prysznica to nie chcę. Tu jest jeszcze ta restauracja, ale taka, widzicie, brak WC i prysznica, generalnie syf, jedyny plus 30 minut spokojnie spacerkiem do morza, no ale nie wiadomo, to też stare jest tak naprawdę lokalizacja, więc nigdy nie wiadomo. Wydaje mi się, że po prostu najbezpieczniej tutaj patrzyliśmy, nie? To jest to, co w drugą stronę jest. Chyba nie? Tak, to jest to małe, to jest zawrotka. Tu już patrzyliśmy, więc chyba zostaje przy tej opcji. Stosunkowo bezpieczna, blisko. I zostanie wtedy, no 30 km to nie zostanie, tak aż strasznie mało podlotu, ale nie aż tak dużo, więc no tak to już można być. Tu jedziemy, to jest Pisa. Możemy pojechać zobaczyć Krzywą Wieżę w Pizie? Może to nie jest głupi pomysł. Jak nie było, to nie było stacji, a teraz są nagle dwie, ale my sobie zajdziemy na tą drugą. W ogóle jak słyszę, że czasami ludzie mówią w Polsce, co nigdzie nie jeżdżą po świecie, że w polskie drogi takie kiepskie, to patrzcie co tu jest. Teraz to już na mnie jest pobocze, takie szerokie. Tak generalnie, to tak gdzie była linia, to po prostu barierka. Nie lubię strasznie tej drogi z tej, z Florencji do Pizy, do Livorno. Tutaj można było stanąć. Wszyscy stanęli, a tam będzie więcej miejsca na tej dostępnej pompie. Trzy kilometry tylko. My już wolno.
coś z tego będzie, co? Chcemy stać koło chłodni? Nie chcemy. Jest jeszcze jakieś miejsce, czy stajemy na dupach, jak myślicie? Tu są to kary. Lusterko, ale może nam się też nie ciężko dostrzec. Wygląda na to, że prawie, ale jest tak trochę, wiecie, mało jest. Co sobie wiecie, może zaglądać, bo to też będzie. Wolę 5 razy pozaglądać, niż ją zabrać. Kierowca bo patrzy, ale kompletnie nie widzi, ja mam auto odpalone. A brakuje mi 0,5 metra, żeby tak sobie swobodnie przyjechać, ale... No dobra, już myślę, że będzie czas. No nic, ja jestem dłuższa, to muszę wystawać. Niestety, ten kierowcy z boku, mam nadzieję, że zrobią trochę miejsca, ale naprawdę to wyjście 30 centów lewo, prawo. Nie są to najszersze rajki, ale słuchajcie, udało się. Zakończone dawno. O kurde, co za droga. Ale popatrzcie, jak to jest. Zostało mi tylko 24 km, 23 do celu, bo jedziemy tutaj mniej więcej do Livorno, do portu i tam się w poniedziałek rozładowuję i ładuję i lecę do Polski od razu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A póki co, ciekawe, że wiecie, no dobra, mam moc oczywiście moje. Ja pomyślałam, że może jak się wypokalowałam, to wyciągnęłam. I tam kiedy zamykanie drzwi, to są Włochy. To jest południe, ja nigdy nic nie wiadomo, mam 3/4, mam 1000 litrów paliwa, będzie się trochę czaić, nie? Ale ja się jeszcze pozamykam. No, na wszelki wypadek się jeszcze pozakręcam drzwi na moc. No dobrze, idę do toalety i mogę teraz odpoczywać. Woli, ty jesteś najkochańszy. A żeby Wolwek nie słyszał, to nie chciałem spolubować. Wolwek, jest też zajebisty. Ale on się jeszcze się nie dotarliśmy z Wolwegiem, ale jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast Wolwin za pan brat. Z Wolwin za pan brat. Patrzcie, to są Włochy i krajówki. Wszystko jest zamknięte. Wszystko. I nie myślcie sobie, że tu jest jakiś toj. Nic tu nie ma. Joj, gdzie teraz mam iść? No kurde, bez jaj. Wyłazi gdzieś po jakichś krzakach. Dobrze, wszystko oświetlone chociaż, ale schodzi w górę. Gdzie byście poszli na moim miejscu? Tam kierowcy łażą cały czas. I co myślicie? Jest jak jest, nie pierwszy, nie ostatni raz. Czas wyradzić. Ale powiem też wam, że ile razy widzę Wolwiego, to sama myślę, że to jest piękna ciężarówka. Tutaj będzie można rano wypić kawę, cappuccino, nie? No, myślę, że tak. No ale patrzcie na tego Wolwiego, ja tak mocno wystaje, no ale co zrobić? Tak zrobiłam, żeby ktoś z tyłu jeszcze mógł stanąć, jak ktoś zajechał. Zresztą był jeszcze ręki, ale... Pięknie, bo... Pięknie. Wolwie znowu. Czy ja wam kiedyś już mówiłam, że ja potrafię mieć fazę na czerwoną paprykę? I wtedy to ja po prostu mogę ją jeść garściami, to wzięłam jeszcze z domu. Taka podeklejona od razu. I ostatnio mi znowu smakuje papryka czerwona. Nie wiem, czy mi brakuje witaminy C. Czy co? Czy to jest taka pora roku? Zamiast sobie masło wyciągnąć wcześniej. To widzicie, nie pomyślałam. Ale to nic. A wy co jecie w trasie? Znaczy w ogóle co jecie? Masło? Takie masło? Czy jakieś takie rzeczy do smarowania? Margaryna i tak dalej. Ja generalnie to uwielbiam masło. Masło, rosół, to są takie coś, co ja mogę jeść po prostu w nieograniczonych ilościach. Ja mogę po prostu się najeść tego, strawić i wtedy od nowa jeść. Nie ma w ogóle dla mnie za dużo masła, za dużo rosołu, to nie. W moim słowniku tego nie ma.
O, ale będzie pycha. Uho, ale się najem. Ja. Więcej papryki. Więcej. Patrzcie, taka będzie moja kanapka dzisiaj. Na kolację zasłużyłam. Smakuje mi. Kojarzycie krzywą wieżę w Pizie? Bo ja mam do niej 20 kilometrów. No. Leaning Tower of Pisa may be closed by the time you arrive. Może by się jutro wybrać do Pizy i zobaczyć krzywą wieżę. Co myślicie? Drodzy Państwo, pora na zwiedzanie Pizy. Zobaczcie, jak bardzo krzywa jest ta wieża. Ale to wszystko już w kolejnym odcinku, więc subskrybujcie kanał, najlepiej z słoneczkiem. A teraz kontynuujemy naszą przygodę, bo pora dojechać na ten rozładunek. Ej, słuchajcie, jaka wichura się zerwała. Nie mam żadnej latarni. Jest taka sytuacja, wichura i ciemno. Dzień dobry, z portu Livorno. Jechałam na ulicę, którą miałam podaną, której ma być odebrana na rozładunek do portu. Port niby pracuje od 8, więc jeszcze nie ma 8, ale tak sobie przyjechałam, żeby być wcześniej. Z nadzieją na to, że szybciej mi to pójdzie. Mam ten tydzień taki mocno stresujący, bo kilka spotkań mam. I jeszcze cały czas rekrutuję tego kierowcę na Volviego. Tyle spotkań robię, ale cały czas jak ma jedno, to nie ma drugiego. I tak cały czas przebieram i przebieram, żeby Volvi miał takiego kierowcę. No więc jutro tylko będę mieć 4 spotkania. To w czasie jazdy to niby nic takiego, ale każde spotkanie trwa jakąś godzinę. I powiem wam szczerze, że jak się ma tak spotkanie ze spotkaniem, to po trzecim się zaczyna w głowie kręcić. A trzeba wybrać, dobrze. No więc dobra, bo ja byłam w tym w jakiejś takiej kafeterii. Poszłam na kawę, a jak była kawa, no to zobaczyłam te takie rogaliki z ricottą. Ja to jednak ricotty nie lubię. Ale się musiałam jeszcze raz przekonać. Wiecie, ile takie coś kosztuje? Cappuccino i taki rogalik. Coś w tym stylu jak wczoraj, tylko właśnie nie z Nutellą, a z ricottą. 2,5 euro. No ale to też jest strefa przemysłowa przy Polsce. Bo to w sobie lekko stoję? Strasznie bym chciała, zresztą w sumie chyba jak każdy kierowca. Każdy strasznie bym, ale w tym tygodniu jakoś szczególnie zależy, żeby to szybko rozładować. Ja od razu w tym samym miejscu ładuję, żeby tutaj taki był, wiecie, szybki szpil. I lecę i mogę odhaczać kolejne rzeczy, bo tych rzeczy do odhaczenia mam dużo. A jeszcze spotkania, jeszcze treningi, znowu ćwiczę. I jeszcze święta! Damy radę. Damy? Czy nie? Kurde, to musimy dać, nie? Patrzcie, już widać port. Już tak podjeżdżam. I się okazuje, że mnie cały czas na liście nie ma od rana. I ta spedycja już niby ten. Już mnie niby wpisuje, ale się okazało, że cały czas ja jestem, jakoś się uplasowałam na liście na wtorek. No i tak. I tak to jest. Człowiek tak się tak walczy, żeby być. I byłam tutaj pierwsza, nikogo tu jeszcze nie było jak przyjechałam. Była 6 godzina, nikogo nie było, byłam pierwsza, no i będę ostatnia, bo jeszcze jutro. No nic, jakby nie było, to po prostu sobie będę musiała poradzić, no. Miałam jeszcze wstąpić jechać przez Wiedeń i załatwić jedno spotkanie. Nawet, że po prostu nie załatwię. Też mi to dokładało jakieś tam 3,5 godziny, ale, no ale tak czy tak myślę to spotkanie pojechać, załatwić, więc... O, Volvi, idę po ciebie. Volvi... Wolf. No słuchajcie, z tego wszystkiego to się doczekałam. Doczekałam się. Mam papiery. Więc mogę jechać. Chłopaki, ja to o 6 przyjechałam. No dobra, wjeżdżamy do portu. W portach, jak to w portach, nie wolno kręcić. Więc drodzy Państwo, dojechaliśmy, dowieźliśmy ładunek
nawet się jeszcze rozładujemy i mam nadzieję, że się załadujemy. Dziękuję za uwagę. Życzę dobrego dnia. No i jak Wam się podobał odcinek z Volvi? Wolicie standardowy transport czy kabaryty? Dajcie znać w komentarzu. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, a specjalne podziękowania ślę dla wspierających kanał, a konkretnie Manu, CC VIP, Manuel Cenzori, Aeron Lada. Dzięki i do zobaczenia.